Dzisiaj opowiem Wam o ekstremizmie i co to takiego jest. Zobaczymy, że ekstremizm to nie tylko nacjonalizm, czyli nie tylko polityka, ale też inne rzeczy. I to Wam pokrótce wytłumaczę. Oczywiście jest to moje zdanie. Konstytucja gwarantuje mi wolność wypowiedzi i wolność słowa. I tylko dlatego to robię, żeby komuś coś uzmysłowić. Mamy na przykład partie prawicowe, lewicowe i centrum, prawda? I partie, które są w centrum, ich zadaniem jest, żeby w razie czego, jeżeli partie lewicowe czy prawicowe, które są dozwolone, które są pożądane, prawda? To są partie, które są pożądane dla równowagi, słuchajcie. Tu jest centrum, a tu są jakieś partie, które są lewicowe i które są prawicowe. I zadaniem tego centrum, czyli tu, jest odbieranie tych głosów, żeby nie dopuścić do ekstremizmu, czyli do czerwonego, czyli tutaj, to jest czerwone, rechts i links si. To jest czerwone pole tutaj, jak widzicie, tak, tu, żeby do tego nie dopuścić, tego si. Jak tego si dopuści się, no to później jest problem, tak, bo idealna równowaga to jest to centrum, tak, ale wiadomo, że są różne grupy. Tutaj też jest jakaś grupa, tak? Tu może być jakaś jeszcze inna grupa, co czegoś innego chce, tu jeszcze jakaś inna, tutaj. I zadaniem tego centrum jest odbieranie tych głosów. Obserwacja i odbieranie głosów, bo jeżeli tego nie zrobią, no to będzie po prostu, wszystko się rozwali, tak? Będzie, zaraz Wam to pokażę na przykładzie, wszystko się tutaj rozwali po prostu, o. Zadaniem centrum, to jest to centrum, zobaczcie, jakby jakaś planeta, tak? To jest taka mała planeta do centrum. I tutaj są jakieś tam elektrony tam, czy jakieś grupki elektronów. I one sobie krążą takie małe planety. I żeby nie rozwalić tego tutaj, to oni muszą przyciągać te elektroniki. A im się nie uda, jak te centrum nie będzie dobrze działać, to jest bardzo ważne, żeby centrum dobrze działało. Jak nie będzie działać centrum dobrze, to coś oni nie ma. No właśnie. No i to jest na przykład po prostu partii politycznych. Czyli z tego się wchodzi później w to. To jest na lewo, to jest na prawo. No i dobra, i teraz inne przykłady ekstremizmu, słuchajcie, bo tu nie jest tylko po prostu chodzi o politykę, prawda? Na przykład miałem takiego kolegi w psychiatryku, który był zagorzałym kibicem jednego z klubów, no i on po prostu jako miał problemy trochę z samoakceptacją, tak? Przynależność do grupy była mu bardzo ważna, tak ważna, że on się normalnie się pociął sam do swojej drużyny. Niektórzy powią, ale cool. Ja na przykład nie uważam tego za cool, słuchajcie. Nawet piłka to jest tylko piłka. Spotykają się dwie drużyny i jedna z nich wygrywa, albo jest remis, albo ta druga wygrywa, a druga przegrywa i to jest wszystko. Zwycięża lepszy i potrafię uszanować tego, który wygrywa. Gwiazdy na przykład. Ludzie potworzyli sobie bożków z niektórych gwiazd, słuchajcie. Nawet jak ta gwiazda, czy tam ta osoba popularna taka, robi coś złego, to oni na siłę próbują się próbują tę osobę bronić, na siłę. Nieważne, czy ona jest dobra, czy zła, czy co zrobiła. Później jedzenie, słuchajcie. Można przesadzić z jedzeniem, nawet w sposób fizyczny, czyli na przykład jemy za dużo, albo za mało jemy, tak, bo chcemy być szczupli, to w dwie strony przesadzamy, albo na przykład weganizm. Siedzi 10 przy stole, a jedna osoba jest weganem i on krzyczy na cały głos, żeby być, nie wiem, zauważonym na przykład, żeby wszyscy wiedzieli, że on jest weganem, że on tego nie będzie jadł, nie? Zamiast po cichutku iść do kelnera, czy do kogoś i powiedzieć, przepraszam, proszę pana, czy miał pan coś, nie? Nie? Od razu to jest właśnie ekstremizm. Bo można tak, nie trzeba kogoś na siebie przypominać. Hobby, słuchajcie. Może przechodzić się w ekstremizm. Jeżeli macie jakieś hobby, na przykład, co robicie? Fotki na Instagrama, słuchajcie. No i jeżeli te fotki robicie takie, żeby
wchodzicie na wieżowiec, nie, i ryzykujecie swoje życie, no, żeby fotkę ładnie strzelić. No dobra, no, hazard. Też może się w ekstremizm. Wszystko, tak? Picie, alkohol. Alkohol to też może być ekstremizm, kochani, jak się przesadzi, tak? Forex, inwestowanie w forex na giełdzie, czyli to jest jakby hazard, jak się przesadzi i nie potrafi skończyć. Czyli tego jest wiele, tak? Mamy wiele takich form, które przeradzają się w ekstremizm. I co teraz? No na przykład, wiecie, trzeba sobie postawić jakiś taki mur pomiędzy, na przykład, taki przykład weźmiemy gwiazdy. To jest taki mur z cegieł. To jest mur. I tu powiedzmy jest człowiek. Tu jest na przykład człowiek. Tu jest człowiek. Jak z Da Vinci. A tu jest ta gwiazda, tak? Tu jest ta gwiazda, czyli ten złoty cielec. Tu jest ten złoty cielec, tak? Czyli ta gwiazda. No i widzicie, no tutaj jest człowiek, trzeba, czyli człowieka trzeba od sztuki po prostu oddzielić. Jest sztuka, no jest człowiek, tak? No i to wszystko chyba, jeśli chodzi o ekstremizm. No. No sami się, że to podobnie wszystko działa. Z tego, co spotkałem na przykład w Niemczech osoby z różnych krajów, no to wszystko podobnie.